Tak jak pisałem na Facebooku, dużo osób zadawało mi pytania, czy będzie festyn w Wólce. Przy tej okazji podziękować mieszkańcom za zaangażowanie w budowę tej altany, szczególnie takim ludziom jak Tomek Stępniewski, Marcin Serchej, Jacek Danich, Marcin Doroż, Krzysiek Och, Emil Drost, Grzegorz Grzechnik. No, ale biesiada jest. Jak to mówią, lepiej późno niż wcale. Także 8. biesiadę rodzinną przy ładnej pogodzie uważam za otwartą. Przywitanych przez naszego sołtysa. Witamy mieszkańców okolicznych miejscowości Białej Podlaskiej i wsi okolicznych. I chcielibyśmy podziękować osobom, firmom, bez których ta biesiada by się nie odbyła. Mariusz Maksymiuk, Radio Biper, Gmina Biała Podlaska, ze mną wójt Gminy Biała Podlaska, pan Wiesław Panasiuk. Panie wójcie, witamy na 8. biesiadzie rodzinnej w Wólce Plebańskiej. No takiej biesiady chyba najstarsi górale nie pamiętają, mieszkający w Wólce Plebańskiej, bo mowa o tym, że podczas biesiady otwarto bardzo fajną, ważną i potrzebną inwestycję, mowa o wodociągu. Tak, dokładnie. Dzisiaj bardzo piękna pogoda towarzyszy biesiadzie w Wólce Plebańskiej i wydarzenie nietuzinkowe, ponieważ dzisiaj otwieramy nowo wybudowany wodociąg przez całą miejscowość. Długość tego wodociągu to jest 8 km 300 metrów i koszt tego wodociągu około 2,5 miliony złotych. W zaokrągleniu. Ten wodociąg jest poprowadzony w infrastrukturę miejską, włączony jest w infrastrukturę miejską, w ulicę Robotniczą i woda będzie z ujęcia miejskiego. Myślę, że ten wodociąg rzeczywiście był długo oczekiwany w Wólce Plebańskiej, ponieważ miejscowość styka się bezpośrednio z miastem, a nie miała jeszcze wody. Ale to właściwie na własne życzenie, ponieważ wcześniej można było wybudować ten wodociąg, ale sami mieszkańcy mówią, że mówili, my na wodzie stoimy, panie wójcie, budujemy drogi. No i tak było, że najpierw drogi, teraz wodociąg, ale udało się zrealizować i to marzenie o wodociągu i teraz ten wodociąg stał się rzeczywistością. Dwa zdania o dobrej współpracy wójta gminy Biała Podlaska i prezydentów miasta Biała Podlaska, pana Michała Litwiniuka i pana Macieja Buczyńskiego. Same dobre słowa. Powiem tak, że współpraca z miastem układa nam się wzorowo. Niech się inni uczą, jak współpracować, żeby było dobrze to dla jednej i drugiej gminy. Ireneusz Halecki, sołtys Wólki Plebańskiej. Dzień dobry, panie sołtysie. Dzień dobry. 8. biesiada rodzinna. Nadal się panu chce organizować tego typu imprezy? Jest efekt? No pewnie, że się chce. Jak mieszkańcy chcą, to i ja muszę jako sołtys, jakby to powiedzieć, dogodzić mieszkańcom, ale też i lubię to robić. No, to jest czas integracji, spotkań i rozmów. Tak, to jest czas integracji, spotkań i rozmów, a nie tylko mieszkańców Wólki, bo tutaj mieszkańcy Białej Podlaskiej i całej okolicy jest darmowy transport, to wszyscy przyjeżdżają. No właśnie, do tego chciałem na początku nawiązać. Świetna inicjatywa. Autobus darmowo wozi mieszkańców miasta Biała Podlaska do Wólki Plebańskiej na fest. Tak, o 14 przywiózł mieszkańców, prawie cały autobus przyjechał, no i koło 20 odwiezie, za darmo. Wodociąg w miejscowości, to wyczekiwana inwestycja. No bardzo wyczekiwana. Tutaj wójt trochę tak z uśmiechem to opowiadał, ale inwestycja wyczekiwana już od kilku lat. A i tak było kiedyś, że ludzie nie chcieli wody, tylko drogi, bo nie było dróg. Ludzie tutaj w błocie grzęźli, jeździli samochodami. Do mnie też czasami zakopywałem się. Jeszcze miałem takiego starego, białego, dużego Fiata. No. Jakie atrakcje podczas tej biesiady rodzinnej? O, atrakcje duże są. Od prawej strony to będzie pokaz umiejętności OSP Sidorki. Będzie wydobywanie rannego z wypadku. Później wojsko, brygada zmechanizowana, co stacjonuje tutaj na lotnisku dawniejszym, teraz to jednostka. Tam dalej pracownia Agafi, archeolodzy, ciekawe mają tematy, tam w glinie dzieci mogą polepić coś, mogą z łuku postrzelać, włócznie porzucać, no i inne ciekawe. Tam Kanał Plus. ściągnąłem. Akurat też ciekawe nagrody mają i konkursy, i plecaki, i jakieś rybki mini i jeszcze coś tam, nie wiem dokładnie. Tam scena nasza, gdzie występują zespoły, tam dmuchańce są, tam jest zabawki, no tam koralyki, tu jeszcze klub motocyklowy, no część, no takie, także jest dużo atrakcji, konkursów. Mariusz Maksymiuk, Radio Biper, Gmina Biała Podlaska, ze mną Krzysztof Radzikowski, skarbnik Gminy Biała Podlaska. Również dzisiaj pana skarbnika spotykamy na festynie, tym razem festyn rodzinny w Wólce Plebańskiej. To już 8. festyn rodzinny. Jak pan skarbnik ocenia tego typu inicjatywy, które mimo trudności trwają? Znajdujemy się dzisiaj w Wólce Plebańskiej na 8. rodzinnym festynie Biesiada Rodzinna. Jest to znakomita inicjatywa, którą cały czas podtrzymuje. Głównym organizatorem jest sołtys wsi Wólka Plebańska. Oczywiście w tym roku jako współorganizator dołączył koło gospodyń wiejskich Spółki Plebańskiej Maki oraz radny gminy Biała Podlaska Stefan Śledź. To doskonała okazja, taki festyn, aby mieszkańcy mogli się wspólnie spotkać, porozmawiać ze sobą, nawiązać nowe znajomości i cieszyć się wspólnie ze wszystkimi dobrą zabawą, dobrym jedzeniem, no i rozmowami wśród najbliższych, wśród rodziny. Dzisiaj jedną z atrakcji, w której również wy będziecie mieli udział, czyli włodarze gminy Biała Podlaska, będzie oficjalne otwarcie wodociągu w Wólce Plebańskiej. Tak, niebawem nastąpi otwarcie wodociągu gminnego w Wólce Plebańskiej. Dzisiejszy festyn jest wyjątkowy, bowiem o godzinie 15 wójt gminy oficjalnie otworzy dzisiaj wodociąg, który został wybudowany za prawie 2,5 miliona złotych i dzisiaj po raz pierwszy dla mieszkańców popłynie woda. Dzisiaj jesteśmy w Wólce Plebańskiej. Festyn rodzinny połączony z otwarciem wodociągu. Wodociąg, którego operatorem jest Bialska Spółka Wodociągi i Kanalizacja. Jest to przykład naszej współpracy samorządów miasta Biała Podlaska oraz gminy Biała Podlaska w zakresie miejskiego obszaru funkcjonalnego. Cieszymy się, że mieszkańcy Wólki Plebańskiej będą mogli się cieszyć nową infrastrukturą. Jurajskie ujęcie wody jest to jedna z ciekawostek, którą może poszczycić się nasza miejska spółka Wodkan. Mieszkańcy mogą czerpać tą wodę bezpośrednio ze studni, która znajduje się obok spółki. Niech służy wszystkim mieszkańcom niezawodnie. Brawo! Brawo! Woda naprzód! Teraz sprawdzimy, czy działa. Słuchajcie, wykopimy na chwilę. Jest woda! A przy brzegu leża wspominowy głos. Byłeś na stoisku Kanał Plus? Tak. Co wygrałeś? Dyplom. Nie trafiłeś w żadne okienko? Nie. To musisz potrenować. Następnym razem będzie dużo. To my później zrobimy konkurs też.